Cześć wszystkim! Znowu Pony 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Mamy pójść do zawalonej wieży. Ta trochę widać, że tu było kiedyś coś więcej niż tylko wieża. Ale już nie bardzo. Dobra. Idziemy do Trygila. Mamy kilka pytań do tego pana. Więc popytajmy się o co. O to i owo. O, patrzcie, coś tu jest ukrytego. Klucz grabarza. Ha. No. A po co klucz grabarza? Ciekawe, co tam się kryje. Dobra, nieważne. Może przyjdzie nam zobaczyć. Ale na razie pogadajmy. Rumbald wspomniał coś o ogrze. Odkąd zginęły jego świnie, nie gada o niczym innym. Cała wieś boi się tego potwora. Widzą go w cieniach za oknami, słyszą jego warczenie w chrapaniu bliskich. Wielu odetchnie z ulgą, jeżeli ktoś pozbędzie się ogra. A czasami zapuszczam się w głusze, znaczy się, żeby zabrać skłoniki do garbników. Garbników, tak. Na wschód stąd, w pobliżu rzeki, widziałem ślady, które muszą należeć do niego. Co możesz mi powiedzieć o Alis Harond? Tylko tyle, że ludzie jej ojca dobijali się do drzwi i wywołali kłopoty szukając jej. Ja sam nigdy jej nie spotkałem. To dziwne, Dengler twierdzi, że jesteście znajomymi. Nic nie ujdzie jego uwagi. Co dokładnie ci powiedział? Twierdzi, że szukała możliwości ucieczki. Ojciec zaciągnął ją aż tutaj, by wydać ją za jakiegoś szlachcica z leśnych ostępów. Chciała uciec, rozumiesz? I ja z przyjemnością jej pomogłem. Przeprawiliśmy się przez rzekę kilka nocy temu, żeby spędzić parę chwili sam na sam. Okazało się jednak, że nie byliśmy całkowicie sami. Z lasu wyłonił się ogr większy niż w odpowiedziach Winfrida. Lecz jak bardzo byliśmy zajęci sobą, nie zauważyliśmy... Lecz tak bardzo byliśmy zajęci sobą, że zauważyliśmy go dopiero, kiedy był już przy nas. Porwał Alice. Zniknął w ciemnościach, zanim zdążyłem podciągnąć spodnie. Mam tylko jedno w głowie. Nie bierz tego do siebie, ale śmierdzi tu jak w wychodku. Naprawdę mam uwierzyć, że córka Lorda poszła z tobą do lasu? Trudno nie wziąć tego do siebie, nieznajomy. Nie chciałem cię urazić, po prostu usiłuję ją znaleźć. Jak już mówiłem, ogr zniknął wraz z nią. Pewnie zabrał ją do swego legowiska, gdziekolwiek to jest. Być może wciąż żyje. Ja nie jestem w stanie ruszyć na poszukiwania, ale Harond pewnie rzuci miedziakami temu, kto ją znajdzie. Ludziska widują tego ogra na wschód od wioski. Ledwie parę dni temu porwał większość świń Rumbalda. Jeżeli ktoś go znajdzie, zaskarbi sobie wdzięczność wielu mieszkańców. Tyle masz mi do powiedzenia, Trygil? Patrzcie na tą kamienną twarz. Ogr porwał mu kochankę, a on o tym mówi, jakby się nic nie wydarzyło. Dobra. Wygląda na to, że załatwimy dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra. Przy okazji, tak. Myślę, że śmierdzi tutaj nie tylko grabarnia. Myślę, że ogólnie opowieść tego Tryngila śmierdzi. I pełno w niej... jakby to ująć... dziur. Ale dobra. Zdamy się. Naprawdę. Okej, dobra. Dotarliśmy w nocy. I gdzieś tutaj... Okej, mamy parę żuczków. Dobra. Wszyscy rzućcie się na tego. Paladyn będzie tam na tego. Okej. Ciach. Już nie dają nam doświadczenia żuczki. No cóż, trudno. Okej.
Przynajmniej wyrwaliśmy się z wioski. W końcu. Trochę akcji. Okej, sarenka. Której nie ubijemy. Okej. Ciekawe, jakieś skały. Idźmy w tą stronę. Czy tu jest... Czy to jest jakieś przejście? Tak, jest przejście. Nad rzeką. Okej. Więcej żuczków. Więcej ksaurip. Oraz ksauripy. Chyba żuczki należą do ksauripów. Czy co? Cofajmy się trochę. Okej. Wygląda na to, że nie wycofamy się zbytnio. Okej. Ciekawe, czy uda nam się... palenie duszy władca zdominować kapłana. Spróbujmy. Okej, może najpierw zajmiemy się tym ksauripem. Okej, oni dopóki nie są... Ona dopóki nie jest w walce wręcz, niech walczy łukiem. Zakaz. Okej, możemy ich oszołomić, ponieważ czemu nie. Dobra, Alot zakończył akcję. To rzuć jeszcze raz. W ten sposób. Okej. Okej, przejdźmy. Przejdźmy kontrolę nad ksaurikiem kapłanem. Spoko, nie będzie rzucał czarów. Okej, ale zajęło to większość naszego skupienia. Okej. To może pomóżmy reszcie drużyny zająć się tym rzeczem. Okej. Reszta drużyny może niech... Dobra. Wszyscy niech zajmą się tym. A ty zajmiesz się tym zabijaką. Nie powinien być zbyt trudny do zabicia. Okej. Zobaczmy, co jeszcze możemy. Płomienie duszy. O, 30 skupienia wymagają te czary. Okej. Co z pierwszego poziomu możemy rzucić? Raża wzrok ofiary, powodując oszołomienie oraz oślepienie celu. Mentalna fala. Wybuch energii psionicznej dookoła cel powoduje u niego obrażenia basowe. W postaci stożku za celem, które nie mają wystarczającego hartu, zostają powalone wybuchy. Zradzieckie podszepty. Przełamują lojalność przeciwnika, powodując zauroczenie na czas trwania zaklęcia. Okej, zobaczmy to. Ten wybuch. Nie zadał zbyt dużo obrażeń, ale okej. Okej, może paladyn ich jeszcze... Okej, okay, dobra, nie wszyscy. Zajmą się nim. Teraz zajmę się również kapłanem. Okej. Okay. Całkiem fajne to zauroczenie. To pewnie, co prawda ten kapłan pewnie nie zrobiłby nam zbyt dużych szkód, ale... W ten sposób przynajmniej powstrzymaliśmy go od jakiegokolwiek rzucania czarów. Więc również to było przydatne. Okej, podoba mi się ta enigmatyczka. Może dużo czarów wrzucać. Więc myślę, że na razie ją przynajmniej zachowam. Stoisz w miejscu, które wygląda na zrujnowaną kapliczkę. Przed tobą leżą pokryte mchem szczątki starożytnego posągu. Zbadaj posąg. Pozostały jedynie połamane nogi i stopy rzeźby. Podłużne żłobienia obok sugerują, że mogła być przesuwana. W pobliżu podstawy posągu odkrywasz wykutą w kamieniu czaszkę. Zbadaj czaszkę. Czaszkę wykuto w formie skomplikowanego reliefu. Ma otwarte usta. Kiedy się przyglądasz, dostrzegasz pomiędzy jej szczękami zarcewiałą dziurkę od klucza. Otwórz zamek wytrychem. Z
trzaskiem i skrzytem Gilly Lightfoot przesuwa kilka bolców we właściwe miejsce. Nagle zniszczony posąg zaczyna się przesuwać. Przesunięty cokoł ujawnia ciemne przejście prowadzące w dół. Okej. Zbadamy to, ale myślę, że później. Wiecie co, myślę? Że zanim poszukamy tego ogra, wrócę się jeszcze do tego grabarza. Zapomniałem zbadać jego wieżę. Tak sobie teraz pomyślałem, że on nas wysłał w pole. On nas wysłał w pole za tym ogrem, a tak naprawdę pewnie dziewczyna znajduje się u niego w wieży. Okej, przy okazji będziemy mogli troszkę odpocząć. Okej, przeszliśmy nocą. Ciekawe, czy Trygil będzie tam również nocą. Tak. Okej, ciekawe, czy się obrazi, jak otworzymy te drzwi tak po prostu. Wara od mojej prywatnej izby. Dotyczy to i ciebie, i sługusów Harunda. Okej. Kim jesteś na ślepia kukły? Saba, zatrzymaj go, podnosi to oprócz wściekłości w oczach. Okej. Nie chciałem, żeby tak to się skończyło. No dobra. No to wygląda na to, że trzeba będzie go zabić. Chociaż wiecie co, może wczytam zapis, to będzie inaczej. Okej. Możesz mu przywalić grimoirem. Ty zajmij nią. Ty się odsuń. Okej, tego nie odsunęło. Trudno. Jej się to nie spodoba, jeżeli go zabijemy. Córce. Wow, co to? O, ktoś tu rzuca czary. Okej. Przyjmę tego wybuchu. Okej. Możemy jeszcze tego użyć, widmowych ostrzy. Okej. Użyj ten flosz swój. Okej. Teraz możesz uciec. Ta, Trygil nie żyje, więc już mi się nie przyda. Dobra, wiecie co, i tak wczytam to. Ale na pewności zobaczę, czy ona się tutaj rzeczywiście znajduje. Myślę, że tak. Ale patrzcie. Nie był to ktoś, na kogo wyglądał. Może się jeszcze okazać, że ta córka to była tu przechowywana wbrew swojej woli. Ci ludzie zdecydowanie znali się na rzeczy, więc trudno mi uwierzyć, że on był po prostu zwykłym grabarzem. Ja? Okej. Coś tu mamy? Ostatni dziennik Jonasa. Bla 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 bla. Ja? Okej, a co tu mamy niżej? Sure. Wiecie co, jak to będzie zbyt trochę długie. Jakiś duża. Ta duża lokacja tu mamy. Wiecie co? W takim razie nie będę tego robił. W ten sposób. Zabijemy tego ogra, gościa. Pewnie jak zabijemy ogra, to się dziewczyny nie będzie. Więc wtedy wrócimy do gościa i... Yeah. I może wtedy jakoś bez walki uda się to załatwić, albo coś. Albo wtedy skończą się wymówki i może wtedy on sam nas zaatakuje. W każdym razie sprawa wygląda na grubą, a ten grabarz nie wygląda na zwykłego grabarza, więc... Może w sumie gdybyśmy go nawet zabili w ten sposób, to może by to... Nie był duży wstępek, ale... Ale wolę robić to prawilnie. Okej. Okay.
Śmiemy sobie stajnie. Myślę, że stać nas na coś lepszego. Hey there. Tak. Mamy w końcu własną... twierdzę. Co na nam jakiś przychód, więc od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na wydanie trochę kasy na takie pierdółki. Właśnie długo tam zostało nam czasu budowy? Jeden dzień i 5 godzin. Spoko. To wracamy na przeprawę. Zanim zejdziemy do... odkryliśmy, poszukajmy tego ogra. Okej, więcej żuczków. Tutaj ciekawego widzimy. Okej. Myślę, że rzucę te płonące rany na nich. Powinno całkiem nieźle zadziałać. Okej. A ty? Ukulawienie i osłabienie? Myślę, że to jest obszarowe. Wygląda to, że nie. Flankowanie. Też na jednego... Czy jest jakiś debuff na wielu? Przeraża. Okej, spróbujmy. Ile tu miałeś szansy? 64%, niezbyt dużo, ale... Okej. Dobra, teraz strzelaj. To strzelaj do nich. Okej. To użyj teraz jeszcze tych głąbostrzy. Co ty wspieraj Paladina, bo on ma tą zdolność, że jak coś jeszcze atakuje jego sabla, to on dostaje ten bonus do trafienia. Okej. Spoko. Drobna walka, zużyłem jeden ładunek przedmiotu, ale mam trzy ładunki, więc myślę, że nie ma z tym problemu. Okej. Idziemy na górę. Dobra, nic się nie... Tu nic nie ma. Przeprawa. Czy to na pewno chciałem iść tędy? Przeprawę Jeleni Brud. Miałem iść do lasu. Czy tędy idzie się do lasu? Mówili, że to jest na wschód. Co może tędy? No nic, zobaczymy. Tutaj jeszcze mamy... Tam możemy iść jeszcze. I tutaj. Sieci pajęcza. Dobra, zapiszemy, bo tutaj wygląda na to, że coś tu jest. Okej. Wygląda na to, że doszliśmy do tego siedliska żmija. Są chyba te żmije, które tamta alchemiczka pozabijała. Więc tym się zajmiemy później. Najpierw po kolei, czyli najpierw ogry. Okej. Okej. Tak jak mówiłem. Eder. Chodź do przodu. Okej, dobra. Zajmij tego. Okej. A teraz wracaj. Okej, to może wy ostrzelajcie już tego. Okej, co im się stało, że są na zielono? Chyba to jakiś błąd. Tak, to jakiś błąd. Okej, Eder otrzymał tylko obrażeń, zatrucie.
Hey there. Dobra. Nic poważnego. No właśnie. Dwóch naszych ludzi awansowało. Mhm. No, zajmiemy się tym za chwilę. No. Ciekawe miejsce. Przerażająca jaskinia. Okej, okay, a Lot też teraz awansował. Okej. Okay. Ale widzę, że tu jest jeszcze coś. Zanim zajmiemy się tymi jaskiniami, wygląda na to, że w jaskini pewnie będą pająki. To my szukamy ogra. Więc po kolei, po kolei. Okej. Okay. Jakaś kolejna zrujnowana, jakaś ruina. No okej, okay, jakieś ciekawe wilczki. I dorosły wilk. Prawie cię co, chyba rzucę jakiś pancerz na nas. Drużyna przygotuje się. Powinno go ślepić. Okej. Okay. Do boju. Ty zaraz będziesz musiał pewnie bronić, tak. I magiczny atak. A ty użyj tych ostrzeg. Okej. Okay. Druga linia potrzebuje wsparcia. Możesz go oślepić. Solidny sztylet. Tak, teraz za bardzo nie damy jej nic innego. Szkoda, że jej nie wyposażyłem lepiej. No. Pancerz też mógłbym jej dać ten, który znalazłem. Ale dobra. Myślę, że przeżyję jakoś tą walkę. Więc... Tak, ty go oślepiasz. A ty możesz rzucić te płonące dłonie. Okej, okay, skupienie jej też się skończyło, więc... Okej. Okay. Wow, nieźle. 50 obrażeń. A, trafienie krytyczne. Spoko. Najpierw przejdź tutaj, zaatakuj go od tyłu. Ona jest w walce, więc musi go pić. Na noc zmień. Spoko. Okej, ten liczek zaraz padnie. Dobra, z powrotem na walkę dystansową. Okej, dobra, możemy przywrócić tego dorosłego wilka. I podpalić go. Spoko. Teraz ognia. Spoko. Dobra. Ktoś jeszcze awansował. Ta niezłomna awansował. Yeah. Spoko. Więc możemy zająć się większością awansów na raz. Sure. Dobra, najpierw ja. Zobaczmy. Daj mu trochę przetrwania. Tak, żeby miał. No a resztę punktów sobie zostawię może na większą atletykę. Chociaż wiecie co, przetrwanie przed chwilą by się przydało. Może wiedzę też mu podpakujemy, tak ze względu na... ze względu na... tak, na rozmowy. Okej, okay, mam jakieś nowe rzeczy. Wyzywające wezwanie. Rozkazując przemieszczeńcowi zebrać siły i zignorować szkodliwe efekty. Niekorzystne efekty zawieszone przez 22 sekundy. Okej. Okay. To jest całkiem spoko. Żarliwa szarża. Efekty aura, przyjaciel, szybkość ruchu plus 2, obrona przy odstąpieniu plus 15. Mech. Zaprzysięgły wróg. Użycie raz na potyczkę. Cel, wróg, naznaczenie. Na sobie obrażenia plus 20%, celność plus 15 przeciwko naznaczonym celom.
Okej, okay, spoko. Oczyszczenie niegodnych. 2 razy przed odpoczynkiem. Cel wróg. Korzystne efekty zawieszone. Mech. Ożywcze wezwanie. Cel przyjaciel. Podniesienie z 3. O, to byłoby fajne. Egida lojalności. Postacie będące pod wpływem zamętu, roczenia lub dominacji, doświadczeń... Dominacji doświadczają poważnych ubytków celności podczas atakowania paladyna. Oprócz tego ataki wyprowadzane przez paladyna przeciwko takim postaciom zależają. Czyli co, każdy atakujący paladyna otrzymuje zauroczenie, zdominowanie oraz zamęt? Skoordynowane ataki. Paladyn koordynuje walkę z najbliższymi sprzymierzeńcami, którzy atakują ten sam cel. Sojusznik otrzymuje premię do celności. Okej. Okay. To też byłoby całkiem fajne. Dobra, ożywcze wezwanie jest fajne. To jest całkiem fajne. To jest... okej. Okay. Więc jakieś fajne rzeczy podostawaliśmy. Wiecie co, myślę, że wezmę to ożywcze wezwanie. Myślę, że takie rzeczy warto mieć na czarną godzinę. Chociaż te skoordynowane ataki również fajnie brzmią. Dobra, weźmiemy to. Chociaż... Wiecie co, zobaczymy, czy niezłomny będzie miał coś od podnoszenia. Dobra, wiedzę ci poniesiemy. Przetrwanie. Okej. Okay. Zobaczmy, co on dostał. Gdy jeden z nich zabije, wykona zabójczy cios, odzyskuje wytrzymałość. Jakim przypadłością. Okej. Okay. Paląca pieczęć umieszcza na podłożu magiczną pieczęć. Duże przywrócenie, modlitwa, rozwaga, obdarza sprzymierzeńców w obszarze działania rozwagi, przynosi dodatkową odporność na ataki, podając zem. Okej. Okay. Adoracja wiernych. Mag chwilowo porzuca wiedzę tajemną na rzecz mocy bojowej, zyskuje premię do odbicia celności, mocy kondycji i zręczności, ale traci umiejętność do rzucania zaklęć lub zmiany grimoire'u na czas trwania czaru. Okej, okay, spoko. Czyli co, to można zaklęcie kapłana, zasięg 5 metrów. Ok, czyli to można rzucić na siebie lub na wroga? Wygląda na to, że tak? Dziwne. Rygiel Wrót Śmierci chroni poważnie raną postać przed spadkiem zdrowia do zera, co spowodowałoby śmierć. Postać nadal może stracić przytomność z powodu utraty wytrzymałości. Okej, okay, to również spoko. Okej, okay, czyli nie dostał nic od podnoszenia. W takim razie chyba wezmę to... wezmę to podnoszenie. Ożywcze wezwanie, ponoszenie z punktu wytrzymałości. Okej. Okay. To również brzmi fajne, więc, ale myślę, że to jest takie bardziej bezpieczne. Więc weźmiemy najpierw to, a później zajmiemy się czymś innym. Może tymi skoordynowanymi atakami, bo również brzmiało fajne. Fajnie. Dobra. Ty dostajesz atletykę. Wiedza ci niepotrzebna. Też dostał jakieś fajne rzeczy. Zdecydowanie. Energiczna obrona. Bojownik stara się odbić wszystkie nadchodzące ciosy. Użycie raz na potyczkę. Wszystkie obrony plus 20. Pancerna łaska.
Minus 20% utraty szybkości z powodu pancerza. Fajne. Fajne, fajne. Specjalizacja w broni. Obrażenia plus 15%. Gdzie to był broń dwuręczna? Topór bojowy, miecz, Morgenstern, kusza, szlachcic, chłop, spear. Nie ma nic o broniach dwuręcznych specjalizacji. To dziwne. Nieugiętość. 3 razy przed odpoczynkiem. Użytkownik 50% obrażeń zamienionych na leczenie. Okej, okay, fajnie. Pewny cel. Na siebie zamieniają się procent rośnięcia na trafienia. Zdolność pasywna. O, bardzo fajne. Metodyczny atak. Raz na potyczkę. Celność plus 20 przez 15 sekund. Fajne. Stawa obronna, oczyszczenie, użycie 2 razy przed odpoczynkiem, obszar działania, efekty obrażenia, miażdżone, depchnięcie, powalenie. Okej, okay, to jest fajne. Przyciągnięcie 2 razy na potyczkę. A to jest tylko 2 razy przed odpoczynkiem. To trochę szkoda. 2 razy na potyczkę. A unik gwałtownięcia na przeciwnika, przyciągając go do siebie w zasięg walki w zwarciu. Zasięg 5 metrów. Nieustraszenie sobie, niewrażliwość na przestraszenie, przerażenie, spoko. Myślę, że wezmę to oczyszczenie. Brzmi fajnie. Odepchnięcie, powalenie i tak, i stożek, więc takie niezły AOE będzie z tego. Fajnie? To jeszcze nam został alot. Może trochę do atletyki i przetrwania, żeby się tak szybko chłopak nie męczył. I zaklęcia 4 poziomu. Tak, 4, wcześniej mieliśmy 3. Czy możemy niższego wziąć? Tak, możemy, ale nie ma sensu. O, żelazna skóra. Brzmi fajnie. Pomniejsze przyjęcie grimoire'u daje dostęp do 3 darmowych zaklęć poziomu 3 lub niższego spośród zaklęć celu. Postać może później wykorzystać je bez ograniczeń w czasie trwania zaklęcia. Czekaj. Daje dostęp do 3 darmowych zaklęć poziomu 3 lub niższego spośród zaklęć celu. Postać może później wykorzystywać je bez ograniczeń w czasie trwania zaklęcia. Spoko. Bez ograniczeń. Brzmi fajnie. Ale zobaczmy, co tu mamy fajnego. Zamęt. Powoduje przeciwników stan deliryczny wprowadzający w zamęt. W postaci ograniczenia zamęty zachowuje się nieobliczalnie. Co 6 sekund wykonuje zrzut, który może mieć następujący rezultat. Normalne zachowanie, atak na sojusznika, marsz w przypadkowym kierunku, brak. Okej, okay, to brzmi fajnie. Przemieszczenie zamienia miejscami rzucającego zaklęcie jednego z przymierzeńca. Namacalna zjawa. Tworzy upiornego skulptura, który razi wrogów elektrycznością. Płomienna tarcza. Tarcza rzucająca zaklęcie płomieni, zwiększająca redukcję obrażeń od zimna, powodujące obrażenia od ognia u napastników. Jakie to są obrażenia? Niezbyt duże. Żelazna skóra. Redukcja obrażeń plus 8, aż do momentu trafienia krytycznego lub trafienia krytycznego. Do maksymalnie 10 ataków, ok. Wstrząsające pociski. Pomniejsze odbicie magii. Mur płomieni. Przeciągnięcie. Skręcane macki. Obrażenia miażdżone od kwasu, które powodują unieruchomienie trafionych przeciwników. Brzmi słabo. Chciałbym zobaczmy ten grimoire, który przejęliśmy. Zobaczmy, czy w nim były jakieś zaklęcia. Czwartego poziomu. O, skubna pochopność.
Tego nie mamy. To był ten, tak? Tak. Tak, to był ten. Więc nie ma żadnego czwartego poziomu. Dobra, myślę, że ta kamienna skóra brzmi fajnie. Dobra, jeszcze raz. Atletyka i przetrwanie. Żelazna skóra. Może ten zamęt. No, rolą maga jest głównie zadawanie rzucanie czarów obszarowych. Nie widzę, żeby tu jakieś inne były jeszcze bardzo przydatne. A to brzmi bardzo fajnie. Zamęt przez 11 sekund. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To zajęło troszkę dłużej niż bym... niż zamierzałem. W każdym razie, w następnym odcinku szukamy dalej ogra. Może poszukamy, może zajdziemy również do tego siedliska smoków w poszukiwaniu ich jaj. No i generalnie wygląda na to, że będziemy w końcu się rozbijać, a nie gadać. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!